Jesteśmy u siebie w domu. Taki obszar został odkryty. Tu jest pierwszy boss. Gdzieś w tym punkcie. My jesteśmy tu. Tu znaleźliśmy skarby. Tu jest obszar ruin. A my musimy zacząć zwiedzać, nie wiem, na wschód dalej. To wiemy, że są ruiny. Może pójdziemy na... Znaczy na zachód, mówię. Na zachód są ruiny, a na południu nie wiemy, co jest. Zawsze idę w prawo, lewo. Pójdziemy teraz w dół. Pójdziemy w dół. Porządki są porobione. Skrzyneczka stoi. Skarby są wszystko poporządkowane. Tego typu rzeczy naprawdę nie będę was męczył na odcinkach, tylko na streamach. O, gardło mnie zaczęło boleć. No trudno. Ale mogę zrobić to, bo mamy silka. Mamy fibera 5 sztuk, więc mogę sobie skrafcić na workbenchu łóżeczko. I tu jest napisane can be painted, czyli może zostać pomalowane, oraz a place to sleep. Also allows friendly inhabitants to move in if placed in a room or to their liking. Czyli jeżeli umieścimy łóżko w pomieszczeniu, które jest jakby lubione przez jakiegoś typa, to może się tu osiedlić. Tak to odbieram. Więc połóżmy sobie łóżko. Nie wiem, czy da się obracać. Chyba się nie da łóżka obracać. Nie, wygląda na to, że się nie da. Więc te łóżeczko musimy gdzieś walnąć. I te łóżeczko bym walnął... Nie wiem. Skoro w pomieszczeniu ma być, to zróbmy sobie tak, że pozbędziemy się tej pochodni tutaj. Tu walniemy łóżko. Bo jak wchodzę do łóżka, to mogę się w ogóle regenerować z tego, co widzę. Tak. Regeneracja życia. Super, to łóżko mi będzie regenerowało, jak będę potrzebował. No, ale dodatkowo muszę postawić tą pochodnię, bo tu się nagle ciemno zrobiło. To pochodnie damy tutaj, nie? No idziemy kopać. Tutaj postawiłem jeszcze te kwiatki, żeby tak ładniej doświetlić. No i wygląda to już całkiem sensownie, tak? Fajnie się świeci, możemy tak osy screena zrobić. Ja te screeny wykorzystuję oczywiście na miniaturki, później gdzieś tam na kanał. A my będziemy kłopać dalej. No nie wiem, czy ten copper ore chcę zbierać, bo mamy go już ponad stan. Szukamy tin ore. Tin ore, dlatego chciałbym się podkopać jak najdalej gdzieś na południe. Tutaj widzieliśmy mojego przeciwnika. No dobra, to już go będzie trzeba zbałamucić, nie? Skoro tu już jesteśmy. Okej. No proszę, tutaj jednak coś jest cennego. Co ja to wziąłem? Koper. Czyli jednak nie jest super cenna rzecz. Więc pozostaje mi tylko... Pozostaje mi tylko kopać dalej, ale tam widzimy już jakieś jeziorko. Co mi jeziorka jest impreza. Powinno być zrobione tak, że nie da się jak skrawce sobie... O, tutaj atakinier. Jak skrawce sobie z drewna rzeczy, to żebym nie mógł ich rozwalać, pozyskując materiały naprawcze, bo tak naprawdę nie muszę w ogóle zużywać miedzi na jakieś tam swoje potrzeby, tak? Po prostu robię z drewna i naprawiam. Dobra, jest kolejny tulip świecący. Ja ich biję z prostej rzeczy. Bijcie slajmy. Wiecie czemu? No właśnie. Max health, nie. Skille. Ponieważ bijecie sobie mail combat, a chodzi o to, żeby jak najszybciej sobie to wyskillować, żeby też było nam łatwiej. Tutaj mogę sobie dwa pointy dodać, będziemy się zaraz rozwijali dalej. W kopanie też możemy dwa pointy, nadal mało. No trzeba. Trzeba się rozwijać właśnie w tym kierunku. Tutaj coś mamy, tu jest ten slime. Kombat jak najbardziej do przodu. Cały czas prosperujemy, no to jest dużo grindu, dużo latania. Jest jeszcze ten fishing, którego jeszcze nie ruszyłem. Dobra,
teraz to koniecznie trzeba coś zjeść. Niech mi się chociaż trochę regeneracja zwiększy. Czyli widzimy, że w tym miejscu tam na dole jest jeszcze ród. Po to właśnie sobie zrobiłem mostki, żeby w razie czego mógł przejść. Zawalczyć z typami na jakichś wysepkach. No i pozbierać żywność, no bo co? Akurat tutaj dosłownie na wysepkę wszedłem. Z ziemi tych slajmów nie zbierajmy, bo sami widzicie, że jest tego pełno. I to się nie przydaje, więc myślę, że na tym etapie możemy znowu wrócić do kopania w dół. Cały czas w dół, cały czas w głąb. I liczyć na to, że gdzieś dotrę do jakiegoś miejsca, w którym zaczniemy wydobywać tin ore. Tutaj po lewej coś będzie, tam są jakieś złoża. Natomiast mamy spore ilości mostów, więc ja sobie centralnie w dół postawię mostek. I dodatkowo jakieś pochodnie na początku. I na końcu, żeby doświetlić obszar, w którym ja się kieruję postacią. I będę każdorazowo gdzieś tak odbijał, tak? O, tu już widzimy jakiś ciekawszy obszar odkryłem. Dwa ciosy i ucieczka. Ja to mogę podchodzić na trzy ciosy. W sumie można zrobić trzy ciosy od razu, bo zanim on podskoczy. Ale bezpieczniej zrobić dwa. Dobra, no to już taka ładniejsza, ładniejszy obszar do trochę do rozwoju kombata. Aj, dziabnął mnie. Dwa razy mnie dziabnął. No fajnie by było mieć jednak glowing, glowing food, bo troszkę krótko one trzymają, tak? Sami zauważyliście, że to jest momencik. To jest momencik i zaraz znika nam efekt. A się przydaje, no. Dobra, zjedzmy sobie, żeby żywność mnie też tu troszkę ładowała. I tu musimy postawić dalej mosty dla pana starosty. Oczywiście kopiemy, żeby odkryć obszary, ale dodatkowo też chcę zawalczyć z tymi wszystkimi slajmami. A jednak nie dziabnął. No, coraz mniej tego życia, musimy się pilnować. To możemy zjeść. Na razie trwa regeneracja życia, więc to sobie zostawimy. I dokrawcimy sobie większej ilości pochodni. Niech mam w zapasie. Będziemy je teraz troszkę częściej stawiali. No może nie będę robił tak jak niektórzy, gdzie wiecie, pochodnia co 5 kroków. No bez sensu. Ale kombata fajnie można tu poćwiczyć. Jednak mnie ugryzł. Dobra, tutaj myślę pochodnie możemy walnąć. Na środku pomieszczenia. Tutaj jest jakiś skarb i znowu miedź. Znowu miedź. Ktoś mi powie, gdzie ja znajdę tin ore. Pyk i jedzonko. Regenerujemy życie. Jeziorko. Okej. Okay. Czyli takie slajmowe obszary, tu odkryliśmy na południu, pewnie będzie mieć. Na północy znaleźliśmy ogromne ilości ancient ore. Natomiast tutaj kierując się na południe znajdujemy raczej takie biedne rzeczy. Jeszcze tutaj zbudujemy korytarz w dół.
Nie wiem, jak daleko jest ta gra rozwinięta, bo to jest wersja 0.31. Czy naprawdę tutaj jest już endgame? Nie ustaliłem tego, nie szukałem, nie kopałem. Kopię cały czas, ale no, wiecie, w kwestii informacji, nie? To jakby nie szukałem tutaj szczegółów. Okej, tutaj się zacznie walka teraz. Git, skrzyneczki. W skrzyneczkach może jakieś ciekawsze. Earplate. Coś nowego. Grzybki się przydają. To jest najlepszy sposób na leczenie się. Dodatkowo pepper. No niestety, żywność się kończy i ona się kończy na tym poziomie, że jeżeli nie będziemy prosperować, to ona nam się w końcu zużyje. Ponieważ każde posadzenie nie gwarantuje tego, że odzyskacie w jakikolwiek sposób swoją sadzonkę, tak? Jakby tak było, to wystarczyłoby znaleźć jedną sadzonkę i zawsze macie gwarancję, że znajdziecie 100%. Natomiast tutaj nie. Tutaj jest jakiś procent szans, ciężko powiedzieć jaki. Okej. Mining plus 1. Drewno też troszkę pozbieram, bo ostatnio mi się skończyło. Do góry mamy glowing tulip. Jest jakiś skarb. Leafed fossil. Fossil to są skamieliny. Natomiast skamieliny nie znalazłem żadnego handlarza, żebym, wiecie, mógł sobie z nim jakoś pohandlować tymi cennymi przedmiotami, które mam. Ale skoro są dodane przedmioty typu valuable, czyli jakieś cenności, kosztowe rzeczy, to na pewno ten handlarz gdzieś jest. Pyk. Mało przeciwników, na razie tylko slimy i boss. Skrzynka, skrzynka. Skrzynka, skrzynka. Tam na dole... Coś tam na dole jest. Myślę, że tutaj zostawimy pochodnie w skrajnych punktach. Ile mamy miejsca w ekwipunku? Znaleźliśmy Ring of Stone. No to już mieliśmy. Fossil, Dirt Wall, Root Seed, Gold Ore, Peppersy i grzyby. Czyli na razie mamy takie biedę rzeczy i Earplate. No nie znaleźliśmy nic cennego. Myślę, że jak pójdziemy sobie dalej w dół, to coś nam się uda trafić. No jeszcze nie jesteśmy aż tak daleko od środka. Tak naprawdę dotarliśmy do punktu, w którym my wcześniej byliśmy z każdej strony. Tak mniej więcej właśnie do tego momentu zacząłem kopać. Najdalej dotarliśmy na zachodzie, bo na zachodzie dotarliśmy już do jakiegoś innego biomu. I wydaje mi się, że my też musimy tutaj dotrzeć do jakiegoś biomu. Bossa jednego znaleźliśmy. Gdzie jest drugi boss? No, trzeba będzie szukać. Pytanie, czy bossowie się w jakiś sposób generują jednorazowo i po prostu trzeba przekopać całą mapę, żeby wiedzieć w konkretnym punkcie, gdzie on jest. Być może tak. O, tu już jesteśmy w kazamatach. I tutaj się zaczyna. Okej. Okay. To jest cięższa ziemia. Clay wall. To już robimy w jakimś kleju, czyli w glinie. Więc mamy inny biom. The Clay Caves, gliniane jaskinie. I tutaj uwaga, trafiamy na nowy rodzaj przeciwników. O Boże. Ile robalów. Szybko trzeba zjeść. Ale mnie zbałamałcili. No tutaj już nie będzie łatwo. No zdecydowanie tutaj nie będzie łatwo. Ale możemy silki pozbierać, tak?
Jeżeli tutaj się człowiek znajduje, no to już widzicie, ciekawsze rzeczy są do zdobycia. Ale jest pełno tych żuczków, które będą mi chciały tu pożerać. Zróbmy to prawilnie, czyli normalnie dokopię się do końca. I tu sobie postawimy mostek. 3, 4, 5, 6. No i nie dokopałem się do końca. Musiałbym postawić w tym miejscu jeden workbench. I ten workbench damy sobie w bezpiecznym miejscu. I dorobimy sobie parę mostów. Myślę, że w tym punkcie, jak zrobię małą odnogę, to będzie bezpiecznie. Łop, kurde, ale to już walnęło, się nie spodziewałem. Nawet muzyczka się zmieniła. Zaraz mi się popsuje. Vitality, larva meat dostaliśmy. Coś nowego. Larva meat. To jest jedzonko. Pewnie można gotować. Can be cooked. I czy mi się miejsce w ekwipunku? Koniec. Dziękuję, dobranoc. Skończymy grę. No, jakbym miał grać na hardkorze, to byłoby ciężko. Część rzeczy nam wypadła tam, będziemy musieli się wrócić, pozbierać. Część na szczęście możemy odstawić. Tych zbiorczych rzeczy ze slajmów mam całkiem sporo. Naprawmy sobie co niektóre rzeczy, jak już tu padliśmy. Czyli tutaj mamy naprawcze. Naprawmy to i to. Ale drewno całe spuściłem. To nie jest, to nie. Muszę część drewna tutaj trzymać, bo teraz widzicie, jestem ograniczony. Nie mogę nic kraftić tak naprawdę. Nie pomyślałem o tym. Tak więc część drewna trzymajcie zawsze przy sobie. Żeby czasami, wiecie, jakbym pochodnie jakieś potrzebował zrobić czy coś, żeby nie zostać na lodzie. Bo teraz bym musiał szukać gdzieś rutów na szybkości. No, co jest kłopotliwe bardzo, tak? No spokojnie, jak się podniesie nagrobek, to z tego nagrobka odzyskujemy, zresztą widzieliście w poprzednim odcinku, odzyskujemy wszystko. Dobra, i mięsko wpadło. I on tu popsuł tą pochodnię, nie wiem po co. I nagrobek mamy tu. Pyk. I wszystkie rzeczy odzyskałem. No właśnie. Z tymi rzeczami wracamy do domu. Ja sobie porobię porządki. No i przede wszystkim pogotujemy coś, bo widzicie jak jest z tym jedzeniem. Grzybowa całkiem nieźle regeneruje, więc tutaj polecam zbierać grzyby, robić grzybową. Można marnować surowce na inny rodzaj posiłku, na przykład na większy speed albo na glowing, bo to się przydaje. Natomiast daje wtedy mniej żywności, tak? A jednak ta żywność też całkiem szybko spada, więc tutaj zawsze możecie wejść do łóżka i zregenerować sobie życie. Kolejny nagrobek mi doszedł do kolekcji. Możecie sobie zliczać, ile tych nagrobków tu będę miał. Na razie mam dwa. Prawdopodobnie nazbieram ich tu tyle, że nie będę miał miejsca. Bo ja ginę bardzo często. Jakoś nie potrafię nie ginąć. No, chwila nieuwagi i człowiek już jest trupem. Na hardkorze pozdro dla tych, którzy naprawdę chcą walczyć. Ring of Stone. Nie wiem, czy to mogę sprzedać, czy nie mogę sprzedać. Na razie sobie zatrzymajmy Ring of Stone. I tyle. Ja porobię porządki w skrzynkach. Nie chcecie tego oglądać. I tyle. Do następnego odcinka. Hej.